Dzisiaj kilka słów na temat odchudzania. Bardzo tutaj często klienci pytają, jak to zrobić, żeby zrzucić, zwłaszcza tutaj z brzucha, z ud. No wiadomo, u kobiety jest to inaczej, u mężczyzn też inaczej, zależy od sylwetki. Natomiast podstawową rzeczą, którą trzeba zrobić i bez tego nie będzie odchudzania długotrwałego, nie będzie takiego stanu, że zatrzymacie po prostu tą wagę, jak już schudniecie na dłuższy czas, na długi czas, tylko po prostu powstanie efekt jojo. Dlatego podstawową rzeczą, jaką powinniście najpierw zrobić, jest oczyszczanie jelita. Po oczyszczaniu jelita momentalnie brzuch spada, po prostu przestaje być taki odstający, przestaje być taki, wiecie, no jak to czasami u mężczyzn bywa, u kobiet również. Jeszcze dodatkową rzeczą jest odstawienie produktów niektórych żywnościowych, które nasz organizm nie toleruje. Często jest tak, że właśnie po odstawieniu, po oczyszczeniu po prostu człowiek chudnie. Mam takie przypadki, które po 6 tygodniach 10 kilo zrzucają i po prostu wyglądają fajnie. Zrzucają właśnie kilogramy w tych miejscach, w których mają ich za dużo. No zwłaszcza tutaj właśnie w okolicach bioder i w okolicach brzucha. Nie ma, słuchajcie, takiego złotego środka i zapomnijcie o tym. Nie ma i nie będzie takiego środka, takiej tabletki, którą zjecie i która spowoduje, że nagle schudniecie i w ogóle bez żadnej swojej ingerencji w to wszystko. Do odchudzania, żeby później utrzymać tą wagę przez dłuższy, przez długi okres, jest potrzebna wasza energia, wasz wkład w to. Bo wszyscy sobie myślą, o dobra, to ja pójdę sobie do takiego, nie będę tutaj wymieniać, ale jest taka firma, gdzie pracują dietetycy i ona poleca suplementy, po których się chudnie. Słuchajcie, to nie jest tędy droga. Wy odstawicie te suplementy, oczywiście stracicie na to masę pieniędzy, bo to trzeba zasilać siebie cały czas. Nie wiadomo w ogóle, czy te suplementy są, wiecie, no, przebadane, przetestowane i w ogóle, czy one, w jaki sposób one wpływają do końca na organizm nasz. Musimy pamiętać też o tym, że są różne rodzaje suplementów na naszym rynku. Niektóre mają w sobie toksyczne substancje, które nam szkodzą. One oczywiście tam blokują w naszym mózgu apetyt, tak? Ośrodek, który odpowiada za apetyt. I po prostu nam się nie chce jeść i później, wiadomo, zrzucamy wagę. Ale to nie tędy droga jest, tak? Tu chodzi o to, żeby zrzucić te zbędne kilogramy, potrzeba naszej energii, nasz ruch fizyczny, zmiana nawyków żywieniowych, wyeliminowanie pożywienia pewnego, które nam szkodzi i dopiero wtedy zaczynamy widzieć efekty. I to są długotrwałe efekty. Tam jest, no wiadomo, jeśli ktoś po tym odchudzaniu, czy tam o właśnie oczyszczanie, jak zrobimy, to i tak już chudniemy, ale później trzeba utrzymać tą wagę, trzeba po prostu to stosować na co dzień. To nie jest tak, że my zastosujemy jakąś tam dietę, na przykład przez 2 miesiące, czy tam przez miesiąc i później rzucamy się na to wszystko, czego nie jedliśmy, będąc na tej diecie i od razu mamy efekt jojo. No bo to tak wygląda. No niestety uświadamiam wam, nie ma czegoś takiego jak zjedzenie suplementów i zrzucenie od razu kilogramów jakby bez własnej energii, bez włożenia własnej energii w to wszystko. No nie ma czegoś takiego. Każdy powinien mieć świadomość, że jeśli chce schudnąć, to musi wyjść ze swojej strefy komfortu, musi po prostu zrobić jakiś krok. Ja tego za was nie zrobię. Ja wam tylko powiem co, jak, kiedy, dlaczego tak, dlaczego tak. Dlaczego nie to, dlaczego to i ułożę wam jakiś tam po prostu schemat tego działania. Ale wy musicie się tego trzymać. Ja za was tego nie zrobię. Wy wychodzicie później do domu i później udajecie, że przychodzicie ponownie i udajecie, że na przykład, nie wiem, to nie działa. No po prostu stańcie przed lustrem swoim, tak, i zobaczcie, czy jesteście w stanie siebie oszukać. To chodzi o to, żebyście po prostu byli świadomi tego, jak to działa. Jeśli sam siebie oszukujesz, po nocach siadasz, zjadasz, po nocach sięgasz po czekoladę, czy tam inne jeszcze gorsze cukierki, no to sorry, no to coś jest nie halo, tak? To coś jest tutaj, to siebie nie oszukasz. To mnie możesz oszukać, ale ja i tak wiem, że oszukujesz. Bo to widać, jeśli ktoś się zastosuje do tych zaleceń, do tego wszystkiego, do oczyszczania przede wszystkim, bo oczyszczanie, tak jak mówię, powoduje zmniejszenie wagi ciała.
Wiecie, ile my mamy tam, jak nie oczyszczamy oczywiście, wiecie, ile tam jest w tym brzuchu kłębowisko po prostu tych różnych pasożytów. Tam się kamienie kałowe tworzą. Tam po prostu siedlisko różnych innych pasożytów, różnych złogów przez lata nagromadzonych, substancji gnilnych. To wszystko później ten brzuch, nawet jak on nie musi być ten brzuch taki, wiecie, strasznie gruby, ale on jest spuchnięty. Bo tam po prostu tworzą się gazy, źle łączymy pokarmy, spożywamy rzeczy, które nasz organizm nie toleruje i to wszystko po prostu wpływa na to, że puchniemy. No wiecie, no jak ktoś jest, działa w takiej branży jak ja, no to mam z tym styczność i po prostu widzę, jak ten brzuch jest normalnie jak kamień. Słuchajcie, to co tam w środku jest? To tam są złogi, tam są pasożyty, tam są po prostu historie takie niebotyczne, co tam się dzieje. Dlatego mówię Wam, po prostu uważajcie na to, co Wam się wciska, na internetach, mailing leci, tak? O, tu schudniesz, tu tego, w tydzień, no zrzucisz nie wiadomo ile kilogramów. Zapomnijcie, nie ma czegoś takiego. To są tylko chwyty marketingowe, bo wiadomo, dzisiaj dużo ludzi jest otyłych i dużo ludzi chce zrzucać te kilogramy zbędne. Natomiast nie zrobicie tego poprawnie, nie utrzymacie tej wagi przez długi czas, jeśli nie zrobicie najpierw oczyszczania z pasożytów, bo toksyny, które pasożyty wydalają, zatruwają nasz organizm i wtedy narządy nasze są obciążone, nie pracują tak jak powinny, nie oczyszcza się krew, toksyny wpływają na otyłość. Dlatego tutaj trzeba podejść do tego holistycznie, trzeba podejść do tego pod takim kątem, że tak, po pierwsze oczyszczamy, po drugie odskładamy żywność, która nam szkodzi, czyli robimy najpierw nietolerancję, czy tam alergie pokarmowe, badanie, odstawiamy te produkty. Kolejną rzeczą, musimy się ruszać, musimy wstawać o określonych godzinach, musimy jeść o określonych godzinach, musimy wypijać określoną ilość wody, bo inaczej też nie pozbędziemy się tych wszystkich toksyn. Musimy zobaczyć, co mamy w łazience, czego używamy z kosmetyków, co nam szkodzi, co po prostu blokuje jakby detoks naszego organizmu, bo jakieś tam mydła, dezodoranty, perfumy, wtalany, czy jemy takie przetworzone pożywienie, w których jest masa chemii i dodatków E. To wszystko jest złożone, to nie ma tak, że popijam sobie kolę, klikam sobie w telewizji programy i łykam sobie pigułkę i myślę, że nic, i po prostu schudnę. No dobrze, możecie schudnąć na takiej tabletce, która jest niewiadomego pochodzenia. Możecie schudnąć wydając na te suplementy, tak jak powiedziałam wcześniej, dużą ilość pieniędzy. Jeśli przestaniecie to robić, to po prostu waga wróci i to jeszcze wróci podwojona. Dlatego mówię i uczulam Was, to nie jest, słuchajcie, to nie jest takie proste, jak Wam się wydaje. Albo to nie działa, albo po prostu to zadziałało przez chwilę, a później powróciły te kilogramy i to trzeba po prostu zacząć od oczyszczania, od zmiany nawyków żywieniowych. Pijąc gazowane kole, czy tam różne inne rzeczy, tak, kawy, które zakwaszają, które też powodują, że się namnażają nasze patogeny i one nam wydalają toksyny, a przez te toksyny nie możemy zrzucić tych zbędnych kilogramów i to się wszystko napędza. Nie ma zdrowego chudnięcia. Nie ma zdrowego chudnięcia, jedząc tylko i wyłącznie pigułeczkę, mając złe nawyki żywieniowe, nie pijąc odpowiedniej ilości wody, nie ruszając się, no nie będzie efektów, no. To o czym świadczy? Świadczy o tym, że źle wybieramy produkty żywieniowe, że nie jemy tak, jak powinniśmy jeść, że nie ruszamy się, że po prostu nie wysypiamy się tyle, jak powinniśmy, że my jesteśmy zestresowani, że jesteśmy zabiegani, że jesteśmy po prostu zatoksycznieni, że nie oczyszczamy się regularnie. Po prostu to wszystko jest ważne. Do tego trzeba podchodzić w sposób taki, ogólny, całościowy. A nie tylko, że ja sobie łyknę jakiś tam suplement, a tak, a poza tym mamy pasożyty, które nam, wcześniej mówiłam w filmikach, zabierają substancje odżywcze i będą nam wydalać toksyny, one się będą żywić na tym, co my zjadamy, a nas zatruwać i w tym momencie zablokowane jest zrzucanie kilogramów. Dlatego podchodźcie do tego wszystkiego świadomie. Czytajcie etykiety na jedzeniu, na wszystkich suplementach, na wszystkich kosmetykach. Słuchajcie, nie używajcie kosmetyków z SLS-em, czyli z sodium lauret sulfate, z tymi spegami, z silikonami, z parabenami, z substancjami, z takimi perfumami, bo perfumy to wtalany, wtalan to jest substancja, to są rzeczy, które są kancerogenne. Nie wcieramy sobie w skórę żadnych perfum, tak? Używamy do środków do prania, używamy
naturalnych, na bazie właśnie może być soda, mogą być orzechy do prania, mogą być różne rzeczy, są naprawdę dostępne na rynku, także sobie wygooglajcie, poszukajcie. Nie używamy płynów do prania, bo to wszystko niszczy nam nasze erytrocyty, niszczy nam naszą, nie dość, że skórę, to jeszcze nam wewnątrz niszczą, bo my to wdychamy, to są toksyny. Powracamy do natury, używamy wszystko co naturalne, staramy się żyć zgodnie z naturą. Jeśli musimy używać jakichś leków, to sprawdźmy, czy faktycznie jest to konieczne, czy nie ma jakichś zastępników naturalnych, wtedy skontaktować z lekarzem, odstawiać powoli, ziołami zastępować. Wiecie, naprawdę, zioła, kiedyś ludzie się ziołami leczyli i to było cudowne. Dzisiaj powracamy do tego. Zresztą widać, że ludzie powracają, bo już nie mają po prostu zaufania do leków syntetycznych. Natomiast ja wiem, że czasami jest to konieczne. Nie mówię, że wszystko jest B, tak? Ale po prostu bądźmy świadomi. My odpowiadamy za własne zdrowie, za własne życie, nikt za nas tego nie zrobi. I tak samo z odchudzaniem. Nikt za nas tego nie odchudzi. Nikt nam tych kilogramów nie wyssa po prostu sam, jeśli my nie zrobimy poczynań w kierunku tym, żeby sami tutaj zadziałać. Tacy ludzie jak ja, jak osoby, które was kierują, są ludźmi po to, żeby wam pokazać drogę, a nie po to, żeby za was to zrobić. Nikt za was tego nie zrobi. Niestety, nie ma tak. Nie ma tak łatwo. Dlatego uważajcie na wszystko, co spożywacie, na wszystko, co wkładacie do ust. Ruszajcie się, odpoczywajcie, relaksujcie, miejcie czas dla siebie. Wszystko to jest istotne. No to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, hej!